Pomyślałam sobie, że to jest taki najlepszy czas, że sięgnę po te inspiracje, po te skarby natury, z których korzystam już od wielu, wielu lat często. To będą takie inspiracje właśnie na zdrowe prezenty na okoliczność świąt. Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna kuchnia się kłania już w takiej odsłonie, słuchajcie, domowej. Przy kominku zbliżają się święta. I wielokrotnie prosiliście mnie o to, żeby przygotować taki odcinek z inspiracjami. I pomyślałam sobie, że to jest taki najlepszy czas, że sięgnę po te inspiracje, po te produkty, po te skarby natury, z których korzystam już od wielu, wielu lat często. Ale też pomyślałam sobie, że to będą takie inspiracje właśnie na zdrowe prezenty na okoliczność świąt. I wybrałam tutaj dziesiątkę, nie, nawet więcej, słuchajcie, wspaniałych. Luna chodzi, bo cały czas, słuchajcie, mam to dla niej schowane, bo jak zaśnie, to będzie tak chrapać, że ja jej nie przykrzyczę. Dobrze, masz, kochanie, święta nadchodzą, więc niech się dzieje samo dobro. Słuchajcie, rozpoczynamy chyba od takiego produktu, takiego skarbu natury, od którego ja rozpoczynam każdy dzień, czyli probiotyk, ekosymbiotyk. Ja właściwie bez niego się nie ruszam. Codziennie rano Franek dostaje też rozpuszczony probiotyk właśnie z wodą. I ja i w podróży, i w ogóle, jako osoba zdrowa, osoby z kolei, które chorują, to tak naprawdę powinny sięgać nawet częściej po ten probiotyk. To jest super, super sprawa, słuchajcie, stworzona przez wspaniałych naukowców, Polaków z koła. I słuchajcie, ja szukałam probiotyku dobrego nawet na świecie. I no właśnie, szukacie na świecie, a tu okazuje się, że po prostu na własnym podwórku jest coś tak wspaniałego. Dziękuję, pozdrawiam. Słuchajcie, służy wielu osobom już. To jest bardzo ważne, że on jest w płynie, że jest żywe, że zasiedla nam i tutaj, o tutaj, już jak gardełko boli, to możemy przepłuchać to gardło i po prostu wpuścić dalej do swojego organizmu układu trawiennego i rzeczywiście to jest, słuchajcie, moc. Akurat firma Probiokoło Ekosymbiotyk podarowała nam kod naturalnie. Zresztą tutaj wymienię Wam te firmy, które na okoliczność świąt podarowały ten kod naturalnie, więc w opisie wszystko Wam przygotuję, więc rozpoczynamy. Żeby wszystko to, co dobre, mogło się wchłaniać, to my potrzebujemy zrobić porządek w jelitach. Więc numer jeden to jest ekosymbiotyk. Słuchajcie, organ, który musimy wspierać, od zawsze Wam powtarzam, to jest nasz drugi mózg, czyli nasza wątroba kochana, metabolizująca wszystkie nasze grzechy i złe emocje, pełniąca 500 funkcji w naszym organizmie. Wrzucę Wam tutaj też link do rozmowy z wspaniałą doktor nauk medycznych, panią Danutą Myłek, właśnie o wątrobie. Myśmy tutaj przy kominku, już chyba ze 2 lata temu, rozmawiały właśnie, jak tą wątrobę wspierać. A z kolei mój były już wykładowca, doktor Różański, stworzył taką mieszankę ziół, witamin, minerałów, wspierających odporność. Mój tata dostaje kilka razy w roku taki prezencik. Nazywa się Lab Oliver i tu rzeczywiście ten skład jest bardzo bogaty. Jeśli chodzi o zioła, to mamy i kurkumę, i wyciąg suchy z ziela, i korzeń mniszka lekarskiego, i mamy na przykład wyciąg z karczocha, oczywiście ostropys plamisty i wiele, wiele innych składników wspierających ten nasz drugi mózg. Poza tym w Laboratorium Zielarza, gdzie znajdziecie tą mieszankę wspierającą wątrobę, macie też wspaniałe zioła. Pamiętajcie o tym, że mieszanki zioła czy zioła muszą być po prostu bardzo dobrej jakości. To jest pierwsza rzecz. Tam są też inne mieszanki takie wspierające odporność, chociażby włosy, paznokcie i tak dalej. Jest ich niewiele, ale są bardzo dobrej jakości, właśnie stworzone przez wspaniałego fitoterapeuta, jakim jest dr Różański. Tam też jest kod naturalnie -10%. Jeżeli w ogóle jest jakiś kod, to tylko naturalnie, żeby nic nam się nie pomyliło, więc tu się nic nie zmienia, słuchajcie. I co jest, moi drodzy, bardzo ważne. Jak my już mamy sytuację taką, że wielu tak jest spokój, czyli to, co spożywamy, będzie mogło być dobrze wchłaniane, to na przykład taka baza, którą ja używam, jest genialna. Słuchajcie, bo ja często jeździłam z całą torbą różnych rzeczy, i witamina D osobno, i witamina B12 osobno i tak dalej. Więc tu mam bazę taką dla swojej grupy wiekowej. Nikalab też wrzucę Wam stronę, bo są dla grupy wiekowej do 49 roku życia i powyżej, i wspaniała mieszanka dla kobiet w ciąży. Więc tu mamy B12, mamy cholinę, mamy witaminę D, mamy omega-3, bardzo dobrej jakości, czyste. I dodatkowo jeszcze, słuchajcie, jest kwas foliowy i to jest bardzo ważne. Drogie Panie, pamiętajcie, że kwas foliowy my spożywamy nie tylko w ciąży, a jak jesteśmy w ciąży, to on musi być bardzo dobrej jakości. Natomiast poza stanem błogosławionym, to też jest składnik bardzo ważny dla naszego zdrowia, więc wrzucę Wam link. Tu jest kod naturalnie, wszystko Wam opiszę. Tak wygląda sytuacja i moja baza. Słuchajcie, oleje. To jest
jest coś bardzo ważnego, nienasycone kwasy tłuszczowe. Pamiętajcie o tym, że my mamy tych tłuszczy nasyconych pod dostatkiem i oczywiście masło nasza wątroba bardzo kocha i pamiętajcie o dobrej jakości masła. Maśle, masło, masło. Królem jest masło przy śniadaniu, 82% tłuszczu. Ale nienasycone kwasy tłuszczowe są bardzo ważne, więc polecam Leśną Olejarnię, wspaniała Daria, która tłoczy sama. I ja często tutaj właśnie korzystam z tych olejów. Darii to jedna z uczestniczek moich warsztatów, chyba najwierniejsza. Spotkałyśmy się wiele, wiele lat temu. Podziwiam drogę Darii i trzymam za nią kciuki, bo naprawdę to jest moc, słuchajcie. Nie kupujemy oleju, gdzie nie wiemy, kiedy został wytłoczony, to jest jedna rzecz. Szczególnie w przypadku oleju lnianego, więc pamiętajcie o tym, im świeższy taki olej, tym lepszy. Czyli po prostu na zamówienie tłoczone pod lasem. Wrzucę Wam stronę, wrzucę Wam link, to jest jedna rzecz. No i słuchajcie, nasz doreczek i miody. Moja rodzinka zawsze dostaje miody. O, faceliowy, mój ukochany nawłociowy. Wrzucam Wam link do, dopiero co był materiał z doreczkiem z Leśnej Olejarni, z tęczowej pasieki, bo uwielbiam te wszystkie miejsca właśnie i ich nazwy. No i przede wszystkim tam dostaniecie wspaniały pyłek pszczeli. Pamiętajcie, że obecnie ten czas, w tym momencie jest genialny na to, żeby się właśnie posilać tym pyłkiem pszczelim. Idealny, słuchajcie, prezent pod choinkę właśnie. Zamiast jakiejś, nie wiem, napoju bogów, to niech to będzie właśnie słoiczek, chociażby pszczółku pelego, pyłku pszczelego, albo na przykład buteleczka propolisu, czystego, wspaniałego propolisu, czy na przykład miodu nawłociowego, który będzie wspierać pracę, słuchajcie, naszych nerek. Genialne, też kolejna rzecz, słuchajcie, pamiętajcie, że olej lniany, czy super mieszanki takich herbat, tylko pamiętajcie, że one mają być właśnie takie, nie w torebkach, tylko takie, znajdziecie w Prastarej, też Wam wrzucę link, tam zresztą kupicie lipę, którą osobiście zbierałam, siądź gościu pod mym liściem. Można też na przykład takie zamówić sole ziołowe, wspaniałe. Ja już mam tutaj zapasy pod choinkę, ja już z warsztatów jeszcze nawiozłam, bo tak ja to wcześniej staram się te prezenty, tak przynajmniej zakupy zrobić, bo później jak to jest na ostatnią chwilę, to jest właśnie takie trochę nieprzemyślane, a wydaje mi się, że czasy są wymagające, więc po prostu im więcej w tych prezentach będzie natury i zdrowia, tym lepiej. Więc takie, słuchajcie, takie herbatki. Poza tym taki słoik, jak zostaje, to można jeszcze wykorzystać. Można na przykład potem sobie zakupić surowiec u doktora Różeńskiego, czyli bardzo dobrej jakości zioła i samemu, słuchajcie, mieszać. Ja wrzucę Wam tu link, pokażę Wam na przykład przepis na taką herbatę wyciszającą, gdzie też korzystałam właśnie z tych mieszanek ziołowych, zmieszałam i wtedy można swoją kompozycję i do takiego słoika przesypać. No, zawsze możecie też oczywiście zamówić moją mieszankę, to jest jedyna moja herbatka, którą posiadam. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć swoją herbatkę, naturalna księżycowa moc i tutaj też macie, słuchajcie, pigwę, imbir, kawałki jabłka, trawę cytrynową, miętę, kawałki marchwi, werbenę, żurawinę, płatki malwy, płatki chabru. Lubię łączyć skarby natury tak z różnych dziedzin i warzywa i owoce, a nawet kwiaty. Wrzucę Wam link, tu też jest kod naturalnie, słuchajcie. To jest kwestia pożywienia i jeszcze coś dla ducha, dla ciała, dla pielęgnacji, ale takiej prozdrowotnej. Moi przyjaciele Karolina i Maciej Chrzeciło robią, słuchajcie, jeżeli ktoś się interesuje ajurwedą, ale też nie musi. Oni robią specjalne oleje, słuchajcie, dla danej konstytucji organizmu. Jeżeli na przykład jesteście watą, to polecam bardzo serdecznie olej właśnie do pielęgnacji ciała, taki regulujący właśnie tą doszę, watę. Pite, czy na przykład dla kobiet w okresie menopauzy, czy w okresie... w tym czasie, kiedy no, te okresy się tak przenikają. Ale jeżeli macie na przykład skórę naczynkową, taką podrażnioną, super olej do ciała, ale ja nawet używam, słuchajcie, do buzi olej właśnie aloesowy. Jeżeli nie macie swojego aloesu, no to polecam, bo akurat wiem, jak to wszystko przygotowuje. Karolina z Maćkiem robią to wspaniale. Byłam u nich tam, widziałam właśnie, jak to wygląda ich takie naturalne laboratorium. I to, że robią to ludzie własnymi rękoma, to jest, słuchajcie, moc. Też kod naturalnie. Wszystko Wam wrzucam linki, ale jeżeli ktoś się interesuje ajurwedą, to odsyłam do Karoliny Maćka na stronę Medytujemy. Taka sama strona i na Instagramie, i na Facebooku. Słuchajcie, moja przyjaciółka z czasów studiów robi też sama naturalne kosmetyki. Ja byłam papierkiem lakmusowym i testerem wszystkich, które pojawiały się na początku, czyli My Magic Essence i też świetne, słuchajcie, olejki, na przykład z kadzidłowca, czyli naturalny botoks, taka witaminowa bomba A, C plus E, czy na przykład mieszanka antyoksydantów 26. Zawsze Wam mówię, jeżeli pragniemy być piękni, piękne i zdrowe, to na przykład taka mieszanka 26 antyoksydantów. Właściwie ja to dwa razy dziennie używam, bo i rano, i wieczorem. I to jest
moc, ale Karolina ma tam całą mieszankę różnych cudów, więc wskakujcie na stronę i możecie sobie tam wyszukać. Pamiętajcie, że do pielęgnacji używamy tego, co możemy zjeść, a koleżanka już czeka, bo myśli, że to można zjeść i w sumie się nie myli, dlatego że antyoksydanty połykamy tu do środka i pielęgnujemy od zewnątrz, a to, co się dzieje na zewnątrz, jest tak naprawdę efektem tego, co się dzieje w środku i dlatego też, moi drodzy, tak ważne jest to, od czego rozpoczynamy. Jeżeli pragniemy mieć piękną skórę, to nam nie wystarczy wspaniały, nawet naturalny kosmetyk. Musimy zrobić porządek w jelitach, dlatego rozpoczęłam właśnie od bardzo dobrej jakości probiotyków, który towarzyszy już mi bardzo długo i nie zamierzam przestać, bo to są takie czasy niestety, kiedy jakość pożywienia już pozostawia wiele do życzenia. I jeszcze na koniec, słuchajcie, coś właśnie, tu siedzę przy kominku, ale światełka się palą, ja kocham świece, ale takie prawdziwe, naturalne świece. I w zeszłym roku, bo bardzo lubię też targi rękodzieła, targi rzeczy ładnych, właśnie tak weszłam na jedne z targów i akurat na wejściu stała przepiękna, przepiękna dziewczyna Ewelina i ona robi świece, słuchajcie, dla znaków zodiaku. Ale robi to tak pięknie, tu mam zapakowane, ale wiecie co, rozpakuję wam, żebyście zobaczyli, nawet podpisane jest, to jest dla, nie powiem której lwicy, ale zobaczycie, jak to jest pięknie przygotowane, to jest właśnie rękodzieło i dzieło sztuki, bo tu jest specjalna świeca, pachnie obłędnie, ale jest dobrana do znaku zodiaku, w środku jest kamień, w środku jest, słuchajcie, specjalny kwiat, właśnie dobrany do danego znaku zodiaku. Słuchajcie, to tak pięknie pachnie, uwielbiam i w ogóle takie pomysły. Ewelina, ja wiem, że ty nie wiesz, że ja tutaj klepię o tobie, dawno się nie widziałyśmy, bo ja tak zamawiam raz na pół roku takie świece właśnie. Pozdrawiam cię serdecznie, bo uwielbiam tych ludzi, którzy właśnie swoimi rękoma, swoimi intencjami, swoją energią, swoim talentem po prostu dzielą się ze światem. Także pamiętajcie o tym, żeby też takie osoby właśnie wspierać. A przede wszystkim wspierajcie swoje zdrówko naturalnie, nie tylko naturalnymi produktami, ale miłością, radością i wdzięcznością. Wszystkiego dobrego wam życzę. Jeszcze przed świętami się zobaczymy.